Co słychać, kochany? Dzień dobry. Powiem fantastycznie. Pogoda dopisuje wam. Z pogoda jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Tak? Cześć, Zbysiu. Witam cię, kochany. Jak zróbeczko? Tak jak mówię, nie narzekam. To dobrze. Jak... Obiecali, że o 13, ale to jest taki kwadrans góralski, czyli 21 minut. To sobie zapamiętajcie, że 21 minut po zawsze będziemy startować różne imprezy. Witamy serdecznie wszystkich gości. Są z nami goście, czy ich nie ma? Dobrze, bo już się bałem, że nie macie siły, żeście placków nie pojedli, nie popili i tak dalej. To jeszcze raz zapytam, są goście, czy ich nie ma? Dobra, tutaj jest panie z liderką na razie, ten pierwszy stolik, z pani będą brać przykład. Dobrze. Małżonek się cieszy, pokazuje okejkę, znaczy, że dobrze wybrał. Słuchajcie, witajcie serdecznie na kolejnych mistrzostwach Górali Karpackich w koszeniu łąki. I teraz jest quiz dla uczestników, które to są mistrzostwa. Wójt nie podpowiada. A teraz. Które to są mistrzostwa? Kto wie? No proszę bardzo, pani strzela. Kto podpowiedział? 15, tak jest, bardzo ładnie. 15, to są 15 mistrzostwa Górali Karpackich w koszeniu łąki. Czyli już, słuchajcie, mamy sporą tradycję. Mamy ludzi, którzy doskonale wiedzą i nawet bez reklamy tutaj przyjeżdżają, bo wiedzą, że takie rzeczy się dzieją tutaj w agroturystyce u Gazdy w gminie Brenna. Pozwolę sobie jeszcze bardzo oficjalnie przeczytać, co powinienem przeczytać. Czyli, że cała dzisiejsza impreza została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu samorządu województwa śląskiego w ramach konkursu ofert na promocję programu Owca Plus. Także słuchajcie, wielkie brawa dla województwa! Jak ktoś daje pieniądze, to trzeba bić mu brawo. I chwalić, i mówić głośno. Ale słuchajcie, też mamy ważnych gości, bo wyście są wszyscy ważni, ale są też ważni goście, którzy się tutaj do nas pofatygowali, przyjechali, żeby zobaczyć gospodarskim okiem, jak to się sprawy mają na przykład tutaj na wierchu, na przykład tutaj na Malince. No i posłuchajcie, ja teraz będę czytać po kolei, a was wielka prośba do was, co byście tak kapkę pobili brawa, dobrze? Że się tutaj do nas przyjechali, a i nas słowem uraczą, a i pochwalą, a może poganią, jeśli będzie trzeba. To słuchajcie, to musimy być otwarci na to i na to. Także chciałbym tutaj serdecznie powitać w imieniu organizatorów sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej pana Stanisława Szweda. Mam tu wypisaną, słuchajcie, panią Danutę Sobczyk, pełnomocnik marszałka. Nie ma pani Danuty, ale to się nie przejmujemy, też możemy jej bić brawo, bo miała przyjechać, coś się nie udało. Ale dojedzie, dojedzie, wójt tutaj obiecuje, że dojedzie. No i my jej powiemy, żeśmy ją witali. Słuchajcie, widzę tutaj, zresztą z daleka, widzę, bo tutaj strój, a pan Śląsk Cieszyński, bardzo ładnie, starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Zresztą mistrz anegdoty, dobry narrator i zawsze na stanowisku. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego, Magdalena Cieślar, Agnieszka Biegun, Ewa Żak. Są, nie są, wielkie brawa. Jadą, to jest ważne. Ktoś jedzie, a tutaj nawet dojeżdżają kolejni. Robert Karpeta, główny specjalista do spraw promocji i rozwoju ziem górskich. Też dojedzie i bardzo dobrze. Słuchajcie, nasz kochany gospodarz z dobrym nazwiskiem, wójt gminy Brenna, Jerzy Pilch.
Oczywiście też rozsypani, ukryci w różnych zakamarkach tej całej imprezy radni gminy Brenna. Też dla nich brawo, wójt najwyżej będzie witać, jak będzie widział dokładnie, bo oni wszystkich z imienia i nazwiska kojarzy. Dobrze, słuchajcie, jest też z nami też taki koordynator całego zamieszania Roku Górali w województwie, akurat tutaj w tym momencie śląskim, pan Bogusław Lalik. Brawo dla niego. Pytanie, bo teraz jest, tak, tak, widzę, właśnie tu jako pan prezes oddziału Górali Śląskich, mam go tu wypisanego, Zygmunt Greń, wszędobylski, zawsze radzący, zawsze mający dobre słowo, będący zaangażowany w to, co się dzieje tutaj dookoła. Czy jest pan Andrzej Nycz? Jeszcze nie ma, ale będzie z nami prezes oddziału Górali Żywieckich, pan Andrzej Nycz, on też do nas przyjedzie, bijmy mu brawo, potem mu powtórzymy, że te brawa były już dla niego. Bardzo pięknie. Słuchajcie, to w takim razie konferansjer się nagadał i w tym momencie powinien przekazać głos do studia, głos do osób, które, że tak powiem, więcej ogarniają i specjalnie tutaj przyjechały, żeby zobaczyć i może podzielić się swoją refleksją. A w tym momencie myślę, że to trzeba zacząć od samej góry. Także w tym momencie chciałbym tutaj posła pana Andrzeja Stanisława, najmocniej przepraszam, Stanisława Szweda poprosić o dwa słowa, a może i więcej. Bardzo dziękuję serdecznie Państwa, pozdrawiam wszystkich zaproszonych gości, którzy jeszcze zostali wymienieni i Was, drodzy i mieszkańcy, ale też turyści, którzy dzisiaj jesteście w tym pięknym, urokliwym miejscu tutaj w Brennej na Malince. Piękna okazja, bo mistrzostwa w koszeniu górali, w koszeniu trawy górali karpackich. Po raz 15, jak już słyszeliśmy, czyli piękna tradycja, ale też ważne, że obchodzimy Rok Górali Województwa Śląskiego. To piękna inicjatywa i dzięki temu możemy promować górali, tradycje w całym województwie, bo przecież te uroczystości odbywają się i na Śląsku Cieszyńskim, na Żywiecczyźnie, ale też i w innych miejscowościach całego województwa. Także podziękowania również dla Urzędu Marszałkowskiego za organizowanie. Tutaj jak wymienialiśmy program Owca, to z panem Jurkiem Pilkiem, waszym wójtem, wspominaliśmy jeszcze walkę o ten program wiele, wiele lat temu, żeby ten program był kontynuowany i cieszymy się, bo dzięki środkom również z ministerstwa możemy ten program realizować i też wspierać takie inicjatywy. To są świetne inicjatywy, bo z jednej strony tradycja, kultura, możemy też poznać życie górali, ich też przysmaki, bo przecież to jest też, myślę, piękna tradycja. Także cieszymy się, że jesteśmy wspólnie tutaj razem. Życzę, aby ci, którzy będą kosić, a są tutaj już, widziałem miesiąc temu, bo już koszenie jedno, to tutaj kolega pięknie kosą wymachiwał, także konkurencja będzie tutaj ostra. Także życzę wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, a Państwu też świetnej zabawy tutaj w tym urokliwym miejscu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ale no i właśnie, i teraz pan minister przekazuje pałeczkę staroście. I zapraszamy starostę serdecznie też na dwa słowa, a może i więcej. A może i więcej. Moi drodzy, żyjemy w takich dziwnych czasach, że chyba wszystko za nas zaczynają robić maszyny, komputery. Komórka podpowiada, jakie słowo wpisać, lodówka mówi, co kupić. Właściwie jak się wciągnik wbije w GPS-a, to sam pole skosi. I patrząc na to wszystko, bardzo się cieszę, jestem zadowolony, że tradycja nie ginie, że ktoś jeszcze potrafi tą zwykłą kosą wziąć, chwycić i trochę skosić. No, nie tylko kosą, tu akurat mamy mistrzostwa, tu muzykanci pokazują, że nie potrzebują sprzętu grającego, żeby było przyjemnie. A tak się zawsze zastanawiam, co będzie, jak nam ktoś prąd wyłączy. Czy wtedy rzeczywiście ta kosa, te instrumenty, ten młotek nie pozostaną jedynym, co będziemy mogli używać. Słuchajcie, gratuluję pomysłu 15 lat temu, życzę wspaniałej imprezy. No i pozostaje mi, idziemy dalej, panie wójcie. Przekazuję pałeczkę. Dziękujemy panu staroście. Moi drodzy, chciałbym się podzielić z wami wielką radością. Radością z tego, że jesteście, panie ministrze, panie starosto, wszyscy zacni goście. Cieszymy się, że zawsze możemy na was liczyć i zawsze tak licznie uczestniczycie w tej pięknej imprezie mistrzostw w koszeniu tą tradycyjną kosą. Ja się bardzo cieszę i dziękuję marszałkowi województwa, dziękuję sejmikowi,
Śląskiemu z panem przewodniczącym na czele za to, że gmina Brenna znalazła się na tym szlaku obchodów tej pięknej uroczystości, tej pięknej rocznicy górali w województwie śląskim. Jak już pan minister wspomniał o programie Owca Plus, to rzeczywiście wspaniały pomysł, wspaniała inicjatywa, dlatego że te nasze łąki, te nasze hale dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają. To właśnie dzięki temu programowi udało się uratować przed degradacją, samosiejkami, zarośnięciami i tak dalej. I cieszymy się bardzo, że nasi bacowie, mamy prawie około 1000 owiec na terenie gminy, wychodzą na tą halę i robią te wypasy, dbając o roślinność, o ten klimat. Moi kochani, gmina Brenna to siła natury. My z tej natury korzystamy, z tą naturą chcemy się z państwem dzielić i na tej naturze najlepiej czują się górale. Oni tutaj na tej płaszczyźnie przyrodniczej realizują wszystkie swoje pomysły, wszystkie swoje zamierzenia. Cieszę się bardzo, że przy tak pięknej pogodzie możemy dzisiaj tu być, możemy się cieszyć tą imprezą. Chciałbym przywitać w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy, ale też i w imieniu gospodarzy tego miejsca, którym myślę, że zaklaskamy za to, że nas tu przyjęli i pewnie tak smacznie nas goszczą. Wszystkiego dobrego dla gospodarzy tego miejsca, no i wszystkim również miłej, wspaniałej zabawy. Bardzo dziękuję. No i jeszcze pytanie, czy tutaj pałeczka nie poleci jeszcze do prezesa, do Zygmunta? A Zygmunt pewnie nie, jest skromny i nie przyzna się, ale to był jego pomysł, słuchajcie. On 15 lat temu chwycił za tą kosę i mówi, zróbmy te mistrzostwa. Widzicie, udało się. Grazie. Czas bardzo szybko leci. Chcę to przypomnę, jak to było. Ja mam taki groniczek koło domu i to było tak, że mówię, no trzeba go skosić, ale wie, ja nie mam tyle siły, nie, żeby to sobie skosić. I tak myślę, no zrobimy mistrzostwa, no i zrobiliśmy mistrzostwa, z tym, że potem mówię, a to jest tak za mało, może jak za dużo ludzi przyjedzie, to ten, do Andrzeja pojechałem, Andrzej wziął tą imprezę i wyszło. Także jest naprawdę, się udało, potem z mistrzostw się zrobiły mistrzostwa świata, bo pojechali na mistrzostwa świata, pojechali do Niemiec. Także tam się też nauczyli kosić, całkiem inne kosy mają, inaczej to wygląda, bo i mają sprint i ten. Także ci, którzy tam byli, na tych mistrzostwach mogą tu poopowiadać, bo to jest ciekawa historia. I dziękuję bardzo Górze za to, że sponsoruje nas, że utrzymuje tą tradycję, bo te kosy jednak to jest fajna rzecz, bo w tej chwili jakby tak, te kosiarki takie ogrodowe są bardzo głośne. To sąsiadowi przeszkadza zawsze w weekend słychać te silniki, a tak kosa tylko szusz, bezgłośno i się kosi. Także tutaj namawiam do tego, żeby kosić u siebie kosą i w ten czas sąsiad nie będzie zdenerwowany. Tyle chciałem powiedzieć i chciałem otworzyć te mistrzostwa. Uważam, oficjalnie powiedzieli, ja powiedziałem, także uważam, że za mistrzostwa górali karpackich otwarte. Krzyki, wrzaski, piski! Zapraszamy na zapisy. Tak jest. Myślę, że będzie dużo startujących, bo jeszcze Żywca mają przyjechać, także myślę, że to się uda. Ja się tylko pytam, czy któryś... Jeszcze pan koordynator chce powiedzieć. Właśnie pan koordynator, który to jest ten diament nasz, który te finanse ściąga z góry. No tak, właśnie, dziękuję bardzo. Dziękuję również w imieniu Urzędu Marszałkowskiego. Niestety pani pełnomocnik Danuta Sobczyk jeszcze nie dojechała, ale jedzie do nas pani Agnieszka Biegun, radna sejmiku województwa śląskiego i ona pomoże nam w wręczaniu nagród. Chciałem wszystkim obecnym podziękować bardzo za przybycie, wam góralom, wszystkim gościom, którzy tutaj przyjeżdżają. Bo to jak cały czas powtarzam, rok górali w województwie śląskim to jest czas na to, żeby się integrować, żeby się połączyć, żeby się poznawać. I ten czas wspólnie właśnie podczas takich wydarzeń musimy wykorzystywać, musimy się nawzajem poznać. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu za dofinansowanie. Dziękuję panu Stanisławowi, panu Mieczysławowi, panu Wójtowi i Zygmuntowi za to, że tutaj z nami są. No i zapraszam do zapisów, tak jak wcześniej Zygmunt powiedział, mistrzostwa są otwarte, więc tutaj dziewczyny zapisują. W trzech konkurencjach zapraszamy.